Dzień dobry, nazywam się Maciej Pankowski, jestem product ekspertem w Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Zapraszam Państwa do prezentacji poliftowej wersji GLC SUV oraz Coupe. Zmiany stylistyczne widzimy już od samego przodu. Zmieniona linia maski, zupełnie nowy kształt atrapy chłodnicy czy nowe światła. W wersji poliftowej standardem już są światła LED-owe. Opcjonalnie możemy dobrać światła multi-beam LED, które są w pełni aktywne, dostosowują się do warunków panujących na drodze automatycznie. Na pewno każdy zauważy największe różnice stylistyczne z tyłu auta. Składają się na to zmieniony kształt świateł, które teraz uzyskano większą głębię, powiększony dyfuzor oraz zmienione końcówki wydechu. Patrząc na tyły obu samochodów, idealnie widzimy różnicę w sylwetce. Przekłada się to szczególnie na kształt oraz rozmiar bagażnika. Bagażnik w GLC w wersji coupé ma 500 litrów. W przypadku wersji SUV jest to o 50 litrów większy bagażnik. Dodatkowo mamy całkowicie płaską podłogę oraz prostokątne wymiary bagażnika, co wpływa na jego praktyczność. Co prawda sportowa linia coupé generuje mniej miejsca nad głową niż w klasycznym SUV-ie. Jednak osoby o wzroście 1,90 m, tak jak ja, nadal mogą liczyć na komfortową podróż. Wsiadając do środka widzimy od razu, że zmiany są znacznie większe niż na zewnątrz. Pierwsze co się rzuca nam w oczy to duży, szeroki wyświetlacz centralny. Mamy dostępne już standardowo gładziki, którymi obsługujemy zarówno ekran centralny, jak i ekran kierowcy. Są one w pełni dotykowe. Dodatkowo mamy do obsługi touchpad lub dotykowy ekran. Dzięki nowemu systemowi MBUX możemy obsługiwać cały system głosowo, oczywiście w języku polskim. Wraz z liftingiem pojawiło się wiele nowych opcji wyposażenia, takie jak pakiet integracji telefonu, czy choćby indukcyjne ładowanie, którym wystarczy położyć telefon w schowku i będzie się automatycznie ładował. Jadąc GLC Coupé czujemy już od pierwszych metrów, że to jest auto z takim zacięciem troszeczkę sportowym, oczywiście jak na SUV-a, ponieważ jest zdecydowanie stabilniejsze niż większość SUV-ów w tej klasie. Dzieje się tak ze sprawą standardowego zawieszenia sportowego. Oczywiście opcjonalnie mamy do wyboru zawieszenie adaptacyjne z zmiennym tłumieniem drgań lub zawieszenie pneumatyczne Air Body Control. Oczywiście jest to ta najwyższa opcja, jeśli chodzi o GLC Coupé. Wersja GLC Coupé zdecydowanie bardziej rzuca się w oczy na ulicy w stosunku do wersji SUV, ponieważ ta sportowa linia nadwozia jest dość nietypowa. W nowym GLC otrzymujemy teraz w standardzie system bezpieczeństwa CPA. Jest to system zapobiegający kolizjom. Przykładowo, jeżeli auta jadące przed nami zaczną gwałtownie hamować, auto również zacznie hamować. Lub jeśli na przykład wyjedzie nam na drogę rowerzysta, czy wyjdzie pieszy, auto też to zauważa i stara się wtedy wyhamować. W nowym GLC mamy cały pakiet systemów bezpieczeństwa oraz systemów ułatwiających jazdę. Aktywny tempomat, który oprócz tego, że sam przyspiesza i hamuje, dodatkowo również sam skręca, jeżeli są namalowane pasy na jezdni i robi to bardzo płynnie. Wraz z liftingiem pojawiły się nowe silniki. Przy silnikach benzynowych mamy teraz opcję EcoBoost, czyli tak zwana miękka hybryda. Jest to instalacja 48V, która wspomaga przyspieszanie auta w momencie, kiedy potrzebujemy gwałtownego przyspieszenia oraz się ładuje podczas hamowania lub toczenia się auta. Jeśli chodzi o opcje silnikowe w GLC, mamy zarówno dostępne silniki benzynowe, jak i silniki diesla, dysponujące mocą od 160 koni do 245. W przypadku silników benzynowych są dostępne silniki od mocy 197 koni do 258. Oczywiście jeszcze jest dostępna opcja GLC63S, która dysponuje mocą 510 koni. Porównując model GLC SUV i Coupé, możemy zwrócić uwagę, że na wersję SUV decydują się osoby, które szukają auta przestronnego, praktycznego, komfortowego. Jednak przy wersji coupé często wybierają to indywidualiści, którzy chcą mieć auto podwyższone
jednak o sportowym charakterze, sportowej stylistyce, jak i o sportowym prowadzeniu. Podsumowując lifting GLC, zmiany stylistyczne są co prawda niewielkie, jednak technologicznie otrzymujemy dwa zupełnie nowe auta. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do salonów Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Do zobaczenia.